Cześć wszystkim, tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego CEL. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Jak to jest poprawnie? I dzisiaj chciałam z Wami poopowiadać sobie o takim zdaniu. Wszyscy poszli spać. Jak byście przetłumaczyli to zdanie? All went to bed czy everybody went to bed? Które Wam brzmi poprawnie, które Wam brzmi źle, jak myślicie? Zastanówcie się na chwilkę, a ja Wam pokażę teraz odpowiedź. Zobaczcie, to pierwsze jest błędne, to drugie jest poprawne. Pomimo, że właśnie bardzo często moi uczniowie mówią, jak chcą powiedzieć wszyscy, to mówią all. A ja Wam teraz poopowiadam, dlaczego to jest błędne i jak powinniśmy używać all. Ok? Zobaczcie sobie. A, już sekundka. Najpierw Wam powiem, jaka jest różnica między all i every. Ok, zanim sobie przejdziemy już do tego naszego zdania. Zobaczcie. Jeśli mamy all, po pierwsze, all łączy się z, zawsze się z czymś łączy, tak? I ono się łączy albo z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, dobrze? Albo z rzeczownikiem niepoliczalnym. Zobaczcie na te, popatrzcie sobie na te zdania. All children want to play, czyli wszystkie dzieci chcą się bawić. Every child wants to play. Ok, czyli jak mamy every, mamy liczbę pojedynczą, a all, przy all mamy liczbę mnogą, wszystkie dzieci, a tu jest każde dziecko. I jeszcze przy every, dlatego że tu mamy liczbę pojedynczą, musi być jeszcze SK, jest to present simple, tak? Czyli traktujemy to tak jak trzecią osobę, jak he albo she. Dobrze. Jeśli chodzi o rzeczowniki niepoliczalne, zobaczcie, możecie powiedzieć I like all music, tak? Czyli po polsku lubię każdą muzykę. Jeśli chodzi o every, już tak nie możemy powiedzieć, musielibyśmy mieć coś w liczbie pojedynczej i policzalnego, dlatego na przykład możemy powiedzieć takie zdanie I like every kind of music, tak? Albo I like every type of music. Czyli zapamiętajcie sobie, all idzie w parze z rzeczownikami w liczbie mnogiej albo z rzeczownikami niepoliczalnymi. Every łączy się z rzeczownikami w liczbie pojedynczej, które są policzalne. Tutaj w tych zdaniach all children i all music mówimy ogólnie, tak, że wszystkie dzieci, każda muzyka. Tutaj nie mamy na myśli nic konkretnego. I chciałam Wam jeszcze pokazać, jak użyjemy all, jeśli mamy właśnie na myśli jakieś konkretne dzieci albo jakąś konkretną muzykę. Wtedy musicie tutaj oczywiście dać the, bo jest to coś konkretnego i możecie jeszcze dać opcjonalnie of. Czyli na przykład all the children albo all of the children like all the music, albo all of the music. Tu mamy na myśli na przykład jakieś dzieci, nie wiem, na imprezie, tak? Wszystkie dzieci na imprezie lubiły każdą muzykę, która leciała wtedy na tej imprezie, ok? Czyli wtedy, jeśli coś będzie określonego, to w taki sposób będziemy używać all. Zobaczcie, czasami też chcemy powiedzieć wszystko, jeśli chodzi o rzeczy. No i też tutaj często właśnie mówimy all. Pamiętajcie, że all zawsze występuje z czymś. Tak, tak jak tutaj mieliśmy, z rzeczownikiem, zawsze z jakimś rzeczownikiem występuje. Jedynie możecie użyć samego all w niektórych wyrażeniach. Na przykład możecie powiedzieć all you need is love. I wtedy mamy na myśli, że all oznacza the only thing you need, tak? Czyli all wtedy oznacza jedyna rzecz. Okay? Wtedy możecie też tak powiedzieć. Ale na przykład już tutaj jest zdanie z innej piosenki. Everything's gonna be alright. Tak? Czyli wszystko będzie w porządku. No tutaj już musimy powiedzieć everything. Bo jakbyśmy chcieli powiedzieć all, to musielibyśmy powiedzieć właśnie all the things are going to be alright. Okay? Wtedy by było też poprawnie. Tutaj dałam określone, bo wszystkie te rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, tak? One będą ok. Dobrze. No i jeszcze wróćmy sobie do naszego dzisiejszego zdania. Zobaczcie, tutaj mieliśmy różnicę między all i właśnie everybody. I jeśli chcielibyśmy użyć all w takim zdaniu, no to jak możemy to powiedzieć? Everybody, everyone
możecie używać zamiennie, to jest to samo, tak? Jeśli chodzi o all, no to musimy tutaj all z czymś połączyć i na przykład możemy powiedzieć all of us, czyli wszyscy, my wszyscy, tak? Wszyscy z nas. Tutaj nie możemy pominąć of, bo tutaj mamy us, zaimek, nie możemy tego pominąć. Możemy powiedzieć na przykład we all, czyli my wszyscy. No chyba, że mieliśmy na myśli nie nas, tak? Tylko kogoś innego. No to wtedy też, tak jak Wam już pokazywałam w poprzednich zdaniach, możemy powiedzieć all of the children, tak? Na przykład poszli spać, went to bed. Dobrze. Jeśli tu by był oczywiście inny czas, bo w czasie past simple akurat wszystkie rzeczowniki mają tą samą formę, obojętnie czy są w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej, ale jeśli tutaj było na przykład ten czasownik z pierwszego zdania, chcą się bawić, tak? To pamiętacie, że musiał być wtedy everybody wants to play, tak? A jakby było all of us, to by było want to play, bo by była liczba mnoga wtedy. Dużo tego dzisiaj. Chciałabym po prostu, żebyście sobie zapamiętali takie najważniejsze rzeczy, tak? Że jak chcecie powiedzieć wszyscy, to mówcie everybody albo everyone, bo all zazwyczaj się z czymś łączy. Tylko w niektórych przypadkach all użyjemy samodzielnie, tak jak na przykład tutaj w tym zdaniu all you need is love w znaczeniu the only thing. Tak? Więc to sobie zapamiętajcie. I zapamiętajcie sobie też z gramatyki to, że jeśli mamy everyone, everybody, everything, że to jest liczba pojedyncza i w czasownik traktujemy tak jak w liczbie pojedynczej, tak? Że na przykład w czasie present simple dodamy tutaj eskę, jakby był czas present continuous, to by było na przykład everybody is sleeping na przykład. Dobrze, mam nadzieję, że ta lekcja Wam się przyda. Te wszystkie informacje, które Wam tu dzisiaj podałam. Jeśli chcielibyście dostać notatkę z tej lekcji, zapraszam Was do zapisania się na mój newsletter. Tutaj za chwilkę ukaże się ikonka przydatne notatki z gramatyki. Po kliknięciu w tą ikonkę możecie zostawić mi swój adres e-mail, a ja na te adresy wysyłam notatki z tych lekcji. Ja Wam już dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Gosia Piecha, Centrum Języka Angielskiego CEL. Cześć!